Bardzo ważny mecz. Mecz pełen walki. To był prawdziwy mecz playoffu. Można powiedzieć, że zasługuje na miano takiego, na miano meczu finałowego. I bardzo się cieszę z tego, że to my dzisiaj wyszliśmy z tego spotkania zwycięsko. Praktycznie całe 40 minut pod ogromną presją, obie drużyny, wysokie tempo gry, walka taka jak na co finał zasługuje. Słowo uznania dla mojej drużyny, może to jest nieelegancko, natomiast cieszę się bardzo, że wytrzymaliśmy tą presję po tym tak nieudanym dla nas spotkaniu dwa dni wcześniej. Udało nam się wyciągnąć kilka wniosków z tego spotkania i dosyć skutecznie się zrealizowaliśmy. Dziękuję bardzo. Okej, dziękuję panie Tonerze i Jerry, blessing game. Joe, please, some opinion about your game. It was a great game. You know, this is the way the finals and playoff basketball should be played. It shouldn't be easy. To był wspaniały mecz. Tak właśnie powinien wyglądać koszkówka i mecze w playoffach. One nie powinny być, to nie powinny być łatwe mecze. Yeah, one of worst games in game three, and coach, you know, told us that we just got to fight. So we came out a little aggressive, and we wasn't complacent, and we was fortunate to get this win. Po trzecim meczu, najgorszym chyba w naszym wykonaniu, trener powiedział nam, że mamy wyjść i walczyć, więc wyszliśmy dzisiaj bardziej agresywni i to na szczęście dało nam zwycięstwo. Hello everybody. Of course we like to win, and especially at home. We start first half. We play very good on defense, on a special, and we won by 1 point. Oczywiście chcieliśmy wygrać ten mecz, zwłaszcza że graliśmy go w domu i zwłaszcza w pierwszej połowie graliśmy dobrze w obronie. We miss in the first half. We miss some open shots. Okay, we didn't have the confidence for 3-point line on special, but we stay on a focus and we can control the rhythm and control the game. Nie trafiliśmy wprawdzie kilku otwartych rzutów, zwłaszcza nie mieliśmy szczęścia w rzutach z dystansu, natomiast byliśmy skupieni przez cały czas i kontrolowaliśmy rytm meczu. But third quarter on a special, on the beginning of third quarter we lost the rhythm on offense and make some mistakes on defense, yeah, and that is the key why we lost today. Natomiast na początku trzeciej kwarty straciliśmy pewność w ataku i popełniliśmy kilka błędów w obronie. I w mojej ocenie dlatego właśnie przegraliśmy ten mecz. But of course we like to show to fight to end on, and all of my players likes to do that and try that and work hard to end, and we have some chance on the last minutes and quarter, but we were not how successful in on some shots, yeah, and I would like to say congratulations for Procom, they won that game. Natomiast nasz zespół chciał pokazać charakter. Moi zawodnicy walczyli do samego końca, bili się o zwycięstwo i w ostatnich minutach mieliśmy jakąś szansę na zwycięstwo, natomiast nie mieliśmy szczęścia w tych rzutach, dlatego przegraliśmy. Chciałem pogratulować Asseco zwycięstwa w tym meczu również. Dziękuję. I bardzo proszę, Adaś Raczyński, parę zdań. Na pewno to było ważne spotkanie, bo gdybyśmy wygrali, by było 2-2, wszystko, sprawa była jeszcze otwarta. Tak, przegraliśmy u siebie, jest 3-1. Właściwie Asseco jedną nogą ma już złoty medal, ale my nie składamy broni. Będziemy na pewno walczyli w Gdyni, tak samo jak tutaj walczyliśmy do końca. Trochę zawiodła ta trzecia kwarta, tak jak trener powiedział. Staraliśmy się, brakowało też skuteczności, przede wszystkim za 2 punkty. I no, to wynikało na pewno z tego, że Asseco zagrało bardziej agresywnie niż 2 dni temu.